Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Chyba najlepsze warunki, w jakich kiedykolwiek były rozgrywane Mistrzostwa Polski. Oczy całego snookerowego świata zwrócone na jedno miasto. Po raz kolejny spotykamy się w Lublinie, żeby oglądać najlepszych z najlepszych. To jest siła tej niesamowitej techniki, dopracowanej wręcz do perfekcji przez Antoniego Kowalskiego. Żeby to Państwo widzicie, 13 punktów na stole, różnica 8. Na mecz, na tytuł, cóż to był za finisz Konrada Juszczyszyna. Dzień dobry Państwu. Szybciutko przełączamy się na stół telewizyjny, bo tutaj dziać się rzeczy będą najważniejsze w perspektywie dalszych losów zawodników, ale nim troszeczkę więcej o tym, co nas czeka, wypadałoby się przedstawić. Witam się z Państwem. Kevin Dabrowski i Piotr Garboliński. Nasz koordynator sędziowski tutaj trzyma twardą, żelazną ręką wszystkich, żeby odbywały się całe zawody zgodnie z literą prawa i obowiązujących przepisów. Konrad Juszczyszyn, obrońca tytułu Mistrza Polski z zeszłego roku, z kolei Bartek Łutkowski, to oczywiście półfinalista sprzed 2 lat. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby minimum taki rezultat osiągnąć ponownie. Tak, jestem bardzo ciekaw przebiegu tego meczu. Wiele zależy zapewne od początku. Gdyby Bartkowi udało się wywrzeć nieco presji na Konradzie, to wszystko jest tutaj możliwe. Oczywiście Konrad jest tutaj faworytem, ale Bartek pokazał niejednokrotnie, że umie sprawić niespodziankę, umie grać, umie budować breaki. Jestem bardzo ciekaw, jak ten mecz będzie przebiegał. To na razie pierwsze skrzypce zagrał Bartek, to on wbija pierwsze bile. Gramy cały czas tym samym modusem, lepszy z 7. I tak gramy chyba do finału, o ile tak dobrze pamiętam. A nie, do półfinałów, przepraszam, tak. Później już od półfinału gramy na większym dystansie. Pamiętam 2 lata temu półfinały między innymi Antka Kowalskiego z Pawłem Rogozą. To faktycznie przy tak kosmicznym poziomie, jaki zaprezentował Antek. Wydaje mi się, że zaczął w ogóle od setki, a na pewno od wygrywającego breaka. Dostał tak szansę dopiero w 4. partii i specjalnie błędów też tam nie popełnił. W wywiadzie pomeczowym, kiedy został zapytany, co się stało, że tak słabo zagrał, zdaniem pytającego, to Paweł odpowiedział, że nie bardzo miał szansę. Tak też to wyglądało. Dokładnie. Taki był cały ten pojedynek. Generalnie trzeba przyznać, że 2 lata temu Antek rewelacyjnie trafił z formą. Przez całe mistrzostwo prezentował się świetnie. W zasadzie od pierwszego do ostatniego meczu. On dopiero chyba w pojedynku finałowym stracił frejma, jeśli pamięć mnie nie myli. Czyli nawet w półfinale. Więc tak, więc przy tak krótkim dystansie oczywiście, jeśli poziom jest wysoki, to jest to bardzo krótki mecz. Jeśli poziom jest niski, potrafi to być dłuższe spotkanie. Też nie tylko czasowo, ale nawet powiedzmy wagowo potrafi się, to można odnieść wrażenie, że jest to dosyć długi dystans, natomiast przy wysokim poziomie, jak partia trwa 10 minut, no to tutaj mecz może się ułożyć bardzo niepomyślnie jednego z zawodników, mimo że nie popełni specjalnie błędów. Stąd zobaczymy, jak będzie w tym roku. No, może być różnie. Na pewno Antek tak doskonałej dyspozycji, jak wtedy, nie prezentuje, chociaż trzeba przyznać, że też udało się awansować do fazy pucharowej bez straty frame'a.
drugim co do skuteczności w fazie grupowej jest Tomek Skalski. On po drodze do fazy pucharowej stracił tylko jedną partię. A tymczasem do stołu już dorwał się Konrad Juszczyszyn. O, ładnie prezentował się na rozgrzewce z linii, natomiast rozgrzewka, dyspozycja turniejowa to już dwie różne kwestie. Może warto wspomnieć o tym, że mamy jeszcze stream z stołu numer 5. I tam jakby najłatwiej wejść na stronę 147.pl. Od razu na stronie głównej są obie transmisje dostępne. Oczywiście na kanale Darka Gorala jest druga transmisja. Jestem bardzo ciekaw, jak Konrad poradzi sobie w tym roku. Wiele już zostało powiedziane o tym, że gra kijem pulowym. Tak jest, tak samo jak i rok temu przecież. Tak. I dwa lata te, nie, czy trzy lata temu, przepraszam. Tak, stąd kijem pulowym wbicia o dziwo są łatwiejsze niż kijem snukerowym, ponieważ im większy jest tip, tym łatwiej jest wbijać. Wiąże się to z tym, że przy większym tipie po prostu ta bila biała będzie mniej skręcała przy jakichś potencjalnych błędach technicznych. Stąd wbicie jest prostsze. Natomiast pozycjonowanie jest oczywiście trudniejsze. Trudniej nadać jakąś rotację. Głębszą rotację, czy też kontrolować bilę w sposób bardziej finezyjny. Stąd wydaje mi się, to jest tylko moja luźna obserwacja, też nie oglądałem wszystkich meczów Konrada, ale zdaje mi się, że Konrad czasami ma problem z pozycjonowaniem, szczególnie jeśli są to bardziej, szczególnie kiedy wymagane są jakieś większe dokładności, czy biała bila musi pokonać większe dystanse, wtedy to pozycjonowanie trochę cierpi. Stąd zdaje mi się, że wysokie breaki Konrada zazwyczaj wynikają właśnie z wbić, tak jak na przykład to wbicie, gdyby się udało. No i wiele takich zagrał, powiem ci. Ratowanych tak zwanych podejść. Mhm. I wydaje mi się, że wpływ może mieć tutaj też jego kij, ponieważ jak dobrze wiemy, Konrad jako pulista oczywiście kontrolę białej ma niewątpliwie na światowym poziomie. Mówi się, że kontrola białej w przypadku pól bilarda jest ważniejsza, bardziej wypracowana do pewnego stopnia niż w snukerze. W snukerze często gra się na pewne obszary i to pozycjonowanie jest bardziej oparte na uzyskaniu pewnych ogólnych kątów. Tych bil jest często też więcej, tak jak w przypadku czerwonych, więc można sobie wybierać 2-3 bile. Natomiast przy graniu w dziewiątkę oczywiście wymagane jest bardzo dokładne pozycjonowanie, też żeby ściągać wszystkie układy za każdym razem, no bo nie można się pomylić. W pool bilardzie oczywiście w dziewiątce, jeśli zawodnik nawet wbije 7 bil od spodu, zakładając, że wbije jedną bilę z rozbicia, natomiast później pomyli się na dziewiątce, no to jeśli tylko jego przeciwnik wbije tę dziewiątkę, no to mimo wbicia 8 bil przegrywa tę partię. Stąd tam pozycjonowanie jest rzecz jasna bardzo ważne, nie można sobie pozwolić na żaden błąd. W snukerze to pozycjonowanie oczywiście też jest ważne, ale myślę, że nie wymaga takiej aż dokładności jak w pool bilardzie. Stąd nie sądzę, żeby problem leżał w umiejętnościach Konrada, tylko właśnie bardziej być może w tym kiju. Ale to jest tylko moje przemyślenie, może zupełnie też tak nie jest. No powiem ci, obserwując właśnie grę Konrada, to ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś. Bardzo pięknie to zanalizowałeś. Już ten, podkręciłem Kevinowi mikrofon, bo tutaj się pojawiło, że troszkę za cicho. To już. To super, to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ja mam ktoś głos słyszał bardziej mój wywód. No to na pewno, nie, aż tak cicho nie jest, żebyś nie był słyszalny. Ale w porównaniu do mnie, no ja mam głos może trochę bardziej dynamiczny. Jeszcze po dwóch dniach mówienia, no to jeszcze powiem pewnie bardziej. Masz taki bardziej, wiesz, delikatniejszy to.
A wracając do spotkania. Póki co kilka niespodziewanych błędów bym powiedział. Z jednej i z drugiej strony. Konrad był już chyba dwukrotnie w potencjalnym układzie. Nie udało się uzyskać optymalnej pozycji do koloru. Zobaczymy jak teraz. Poradzi sobie Bartek. No, na pewno Bartek chciałby powtórzyć, przynajmniej mówię, powtórzyć osiągnięcie sprzed dwóch lat. No i zagrać na tej bardzo ładnie przygotowanej arenie w studiu TVP w Lublinie. Ile dobrze pamiętam, to ćwierćfinał grał wówczas z Bartkiem Różańskim. No i był to bardzo długi ćwierćfinał, pamiętam bardzo dobrze. Jeszcze wtedy mieliśmy sędziego Bartka Różyckiego i on sędziował te, znaczy był sędzią markerem w tym spotkaniu. Pamiętam, że był to tak długi pojedynek, że momentami zmieniałem Bartka i operowałem pilotem, dopisywałem punkty na tablicę. Co parę lat zdarzają się takie ćwierćfinały, które złożone są z zawodników, których byśmy nie typowali do tej fazy zazwyczaj. Mhm, dokładnie. Walka o półfinał. Parę lat temu był to mecz Krzysztof Drążkiewicz-Maciej Kusak. Wtedy Maciej jeszcze nie był tak znanym zawodnikiem jak dzisiaj, więc było to niewątpliwie zaskoczenie. Panowie walczyli wówczas o medal Mistrzostw Polski, mecz ten wygrał Maciej. Z tego co pamiętam, Krzysiek dostał też karę frame'a za spóźnienie przy okazji. A, było coś takiego, no. Ale przegrywał już chyba 3-0. Się zdaje. Grali wtedy do 5. A dwa lata temu był to właśnie mecz Różański-Łutkowski. Czy w tym roku widzisz taki potencjał na któryś z ćwierćfinałów? Dobre pytanie. Bardziej skupiam się na ewentualnym Bardziej powiem ci szczerze, skupiam się na ewentualnym półfinale, który mega mnie, nie chcę używać jakiegoś brzydkiego określenia, bardzo mnie interesuje, jak ewentualnie, gdyby do niego doszło, jak będzie przebiegał. Trochę się boję, żeby nie był ten przedwczesny finał. Mam na myśli, że w półfinale może spotkać się... Kowalski-Biernacki? Nie, Mateusz Baranowski-Tomek Skalski. Okej. Okay. Strasznie mnie interesuje ten pojedynek. Bo ja w ogóle gdzieś tam po drodze myślałem, że panowie mogą spotkać się w finale, więc powiedziałem, że może być taki finał. Ciekawiła mnie forma Tomka Skalskiego. Zakładam, że Tomek nie grał przez ostatnie lata. Ale na pewnej świeżości. Nie, wiesz co? Grał tylko u siebie w Belgii. Okej. Okay. Okay, bo rozmawiałem właśnie z Tomkiem na ten temat, także jakby w polskim snookerze go nie było. Natomiast cały czas gdzieś tam ten snooker był obecny. Patrzyłem przez chwilę, widziałem, że całkiem nieźle grał, z tym byłem zaskoczony. No ale to wiele tłumaczy, skoro grał w Belgii. To wiadomo. Są tacy zawodnicy, którzy mogą wrócić po paru latach i tak by nam grać całkiem przyzwoicie. Rafał Górecki na przykład. Tak, Rafał Górecki. Myślę, że Tomek też byłby taką osobą. Mhm. On raczej gra na talencie, powiedzmy, czyli bardziej naturalnie niż tak. W sposób wypracowany. Ja bardzo lubię jego grę. Nie zawsze ona może przynosi takie efekty, jak on by chciał, bo gra dosyć ofensywnie, ale nie dość, że szanuję bardzo go prywatnie, to i jego gra też bardzo mi się podoba. To jest taki snooker, jaki lubię po prostu. Miły do oglądania. Bardzo dynamiczny. Dynamiczny, no.
Dostaliśmy tu właśnie informację od sędziego głównego, że oba ćwierćfinały będą na stołach telewizyjnych, czyli przypomnijmy, trójka i piątka na 147.pl, dostępny przekaz z obu stołów. Tam na bieżąco linki będą się pojawiały. No i proszę, i pomału zobaczymy jeszcze, jak właśnie poradzi sobie z odstawną na ostatniej czerwonej, która pozostaje na stole. No niewielkim, ale jednak prowadzeniu, Bartek. No to co powiedziałeś, że dosyć istotny będzie tu początek. No nie najlepiej, będzie do zaatakowania. Czerwona do prawego rogu. Różowa chyba wróci w okolice bandy. Różowa, czerwona oczywiście. Ale nie, jest do bicia. Tak się przynajmniej zdaje. No tylko problem ze złożeniem się. Konrad akurat chyba nie prowadzi kija przy ciele, w związku z czym jest mu o tyle łatwiej, że może po prostu przyłożyć kij i tyle. A gdyby faktycznie miał klasyczną snookerową technikę, no to wymagałoby to prawdopodobnie rozłożenia przyrządów pomocniczych. No zobaczmy, teraz nie najlepsza pozycja. Zielona też nie jest na swoim punkcie. No i przede wszystkim cały czas jeszcze na prowadzeniu Bartek. Więc... No i teraz pewnie jednak odstawna. No, sama się tutaj nasuwa, więc ojej. No ale ten kąt nie był optymalny. Tutaj nie powiedziałbym, że to jest jakiś wielki błąd Konrada, bo były te bide bardzo blisko i zaskoczyła mnie ta decyzja uczenia. Zawsze mogło się to wydarzyć. W snookerze, jak wiemy, najważniejsze jest to, żeby myśleć przede wszystkim o bili, która o bili rozgrywanej, czyli tej, która będzie uderzana w następnej kolejności, a nie o bili białej. Nie jestem pewien, jak jest w poolu. Czy też ta strategia jest zawsze uzasadniona. Tam, jak wiemy, zapewne jednak priorytetem jest ustawienie snookera, o ile to się w poolu tak faktycznie nazywa. Ach, a nie odstawienie, no safe powiedzmy, no tak, ale... A nie odstawienie bili rozgrywanej na bandę, no bo to nie zawsze jest szczególne utrudnienie. Podejrzewam, że taka taktyka ma przede wszystkim sens na jakichś ostatnich bilach albo kiedy nie ma innej możliwości. Zielona i tak była w bezpiecznej pozycji, więc tutaj bez kary, aczkolwiek... Oj. Snookera wyjście nie udało. Teraz pytanie, gdzie zatrzyma się bila biała, czy będzie zielona do wbicia? Wracamy. Teraz to, co lubimy najbardziej, czyli faul i chybienie, snookery. O, ja zostałem tutaj przed chwilą poratowany jakimś środkiem do zwilżania gardła. Tak, tak, bo może tego nie słychać, ale szczerze mówiąc, tak źle to chyba jeszcze nie było. Już trzeci rok, jak komentuję przecież wszystkie mecze w Mistrzostwach Polski. No i tak źle to jeszcze nie, moje gardło nie wyglądało po dwóch dniach. A to jeszcze jutro. Wszystkie mecze do zrobienia. Z ciekawostek mamy nietypową sytuację na stole obok, na drugim stole, który możecie Państwo oglądać na YouTubie. Uh-huh. Otóż sędzia poprosiła o pokazanie sytuacji przed chybieniem, żeby lepiej odtworzyć. Pewnie, że tak. Mamy taką możliwość. Widok. Można zdjęcie też zrobić na telefonie, żeby mieć podgląd przy stole. Faktycznie sytuacja jest o tyle ważna, że tutaj w przypadku wychodzenia z tego snookera te bile mogą być później do gry, więc warto jest je poprawnie odtworzyć. To bardzo dobra decyzja. Aż, przy stole. To co powiedziałem tutaj z tabletu chyba będziemy, tak? Tak. Przynajmniej tablet można zabrać do stołu i
i po prostu mieć ten pogląd przy stole, no bo ciężko zapamiętać, bo tam naprawdę te bile dosyć... Zachęcamy do zerknięcia na drugi profil streamingowy. Piotrku, czy przypomnisz, gdzie można to obejrzeć? Dariusz Gorel, kanał YouTube'owy. Natomiast tak jak cały czas mówię, no 147.pl na stronie głównej są od razu odnośniki do obu stołów, także nie trzeba jakoś specjalnie tam wchodzić na YouTube'a i szukać. No Państwo też możecie się cofnąć, w sensie, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wyglądało pierwotnie przed zagraniem, to zawsze można wycofać. No, wygląda to bardzo dobrze. Teraz troszkę panowie postanowili pograć na snookery. Teoretycznie w tej grze lepiej powinien spisywać się Bartek, ale bezbłędnie. Oj, czy bezbłędnie? No dobra, ta biała na bank no, bają, będzie utrudnieniem. Właśnie. Oczywiście jest to brązowa do wbicia, ale no właśnie, ta bliskość bandy może spowodować, że prawdopodobnie nie będzie myślał o wbiciu Bartek. No tak, toczenie potencjalnie. Biała bila ucieka w kierunku różowej i czarnej, więc do niebieskiej też byłby dystans. Toczenie, zagranie lekkie to oczywiście... A, ja jednak na wbicie. ...zaskoczył mnie tutaj. Natomiast nie będzie kontynuacji. Czekałem na dalsze emocje tej pierwszej otwierającej partii. Wynik robi się już bardzo remisowy. Ten jeden punkt różnicy. Będzie bezpiecznie. O, sporo nam się tu pozmieniało, ale co najgorsze, niebieska będzie bez problemu do zagrania. To zaszalał nam tutaj Bartek. Różowa bila. To wszystko, czego potrzebuje Konrad, aby zapewnić sobie zwycięstwo w partii otwierającej to spotkanie. I tak też się dzieje. No i cóż, 1-0 zatem Konrad na prowadzeniu z Bartkiem Łutkowskim. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com.
Rozpoczynamy frame'a numer 2. No, obie strony mogła się potoczyć rywalizacja w pierwszej odsłonie. Odważnie. Przyznam się szczerze, że gdyby to Konrad podjął taką próbę, byłbym mniej zdziwiony. A, jednak Konrad, przepraszam, że spojrzałem, bo tak było przełączone w takim razie. Kropeczka była nie z tej strony. Czyli tak, jednak zgodnie z przewidywaniami, że Konrad może podejmować takie próby. Zobaczymy, co tutaj Bartek pokaże na tym układzie. Od razu chce wyjść na czarną, oczywiście bardzo słusznie. A teraz ten kącik będzie nieoptymalny, żeby pozbyć się tych dwóch czerwonych, chyba że jedna z nich przechodzi, ale nie wydaje mi się, żeby któraś z nich przechodziła. Więc teraz trochę więcej pracy będzie musiał w to włożyć Bartek. Ale świetne rozbicie. Znaczy pomysł miał dobry. Ale niestety. Pomysł miał dobry, ale czarna tak w stole pozostaje. No i gdyby trochę niżej znalazł się z białą na czarnej, z kątem wyrzucającym w kierunku tych dwóch czerwonych, na pewno byłoby dużo łatwiej. Tak pewnie bardzo skoncentrował się na tym, żeby je właściwie rozbić, co też się udało, ale kosztem wbicia. Stąd szansę ponownie ma Konrad. Szczęśliwie o tyle, że Bartek zblokował też czerwoną, która przechodziła wcześniej pod skupiskiem czerwonych. Z tych czerwonych do grania jest teraz mniej, ale to już w ogóle nieaktualne. Dokładnie. W tym momencie, więc ten projekt teraz się zakończy. Też można zwrócić uwagę, wspominałem o tym wczoraj, że Konrad ma taki dosyć specyficzny sposób mierzenia do bili. Proszę zwrócić uwagę, tam nie występuje praktycznie w ogóle piórkowanie przy zagraniach. To jest przymiarka, odciągnięcie kija i od razu wyprowadzenie. Bardzo niewielu zawodników gra w taki sposób. Pasywna, odstawna, biała tylko do bandy. Zobaczymy, jak ten frame będzie się toczył przy tej czerwonej powyżej. Dobrze, że była teraz widoczna. Dzięki temu unikniemy bardzo taktycznej rozgrywki i wysyłania czerwonych w kierunku niskich kolorów. Bo to by nam zwiastowało raczej dłuższego niż krótszego frame'a. Typowym widokiem takich frame'ów jest też to, że po, powiedzmy, nawet półgodzinnej rozgrywce na odstawnych, kiedy jeden z zawodników w końcu dostanie szansę, to też ciężko ją podnieść, po tym jak nie wbijało się przez przynajmniej pół godziny. Stąd dobrze, że tak nam się to rozwija. To jedno, ale jeszcze wiadomo, jak duże skupisko czerwonych zostało wysłane na górną bandę z naszej perspektywy patrząc, to wtedy też te punkty niechętnie lądują na koncie zawodnika. Trzeba budować breaka na niskich kolorach. Dużo wbijanych bil, a dorobek punktowy stosunkowo niewielki z tego. Może skoro o breakach, no to co, to może warto wspomnieć, na razie najwyższym breakiem turnieju to jest 135 punktów. Osiągnięcie z dnia wczorajszego Mateusza Baranowskiego. No i miejmy nadzieję, że jeszcze zostanie on troszeczkę wyśrubowany, nawet chociażby przez Mateusza, a dlaczego by nie. Warto też atakować break maksymalny. Aha, za najwyższy break w turnieju 1000 zł taka nagroda jest przewidziana, natomiast warto atakować również
maksymalny break, bo za to osiągnięcie 14 700 zł przewidział sponsor główny turnieju PKN Orlen. Teraz słyszymy Marcina Kiczkę, który toczy jakąś dyskusję. Teraz jestem bardzo rozczarowany, że zawodnik obok postanowił uciszyć Marcina. Bardzo chciałem słuchać tej dyskusji, ale nie będzie nam to chyba dane. Możesz sobie podgłośnić drugi mikrofon, jakby co dwuje, czy znaczy, wiesz, słuchawki. Wiesz co, wnioskuję z tej rozmowy, że tam po prostu sytuacja została źle odtworzona. Prawdopodobnie doszło do misa, który został i biała została źle odtworzona. Nie jest to chyba szczególne zaskoczenie. Przed rozpoczęciem tego meczu można było się spodziewać, że dojdzie tam do jakichś emocji. No. Panowie też jakoś w Mistrzostwach Polski często trafiają na siebie, więc... W ramach anegdotki przypominam sobie taki sam mecz na turnieju PTC w Gdyni w fazie eliminacyjnej. Właśnie mecz oczywiście Grzegorz Biernacki, Marcin Niczkę. I tamten mecz odbywał się bez sędziego. Jestem ciekaw, jak panowie sobie poradzili z rozwiązywaniem takich sytuacji. No, biorąc pod uwagę temperament jednego i drugiego, Grześ niby jest spokojny, ale on też o swoje walczyć potrafi. To nie jest taki chłopak, który by tam aż taki zgodny był w każdej sytuacji. O ile dobrze pamiętam, wygrał Grzesiek, ale mogę się mylić, bo to bardzo dawno temu. O dziwo, najwolniej rozgrywanym pojedynkiem, chociaż nie, tu jeszcze. Właśnie Marcin Niczkę i Grzesiek Biernacki tam na prowadzeniu. Marcin 59 do 22 w małych punktach w pierwszym frame'ie. W trakcie pierwszego frame'a, albo już być może nawet nie, bo słyszę, że jakieś bile się składają. Marcin Beck, Tomasz Skalski, tam 70. O, właśnie. Dla Marcina Becka już 1-0 wskoczyło na live scoring. Live scoring dostępny na stronie z kolei esnooker.pl. Tam wyniki na żywo ze wszystkich stołów. Wracamy. Skutecznie brązowa odcina dostęp do prawego rogu. Nie dowiemy się niestety, co wydarzyło się na stole numer 2. No, może panowie nie chcieli powiedzieć, natomiast później na pewno dopytamy. Tak jest. Słowo klucz, które usłyszałem, brzmiało Masej. Masej, tak. Dlatego mówię, no obstawiam, że tam chodziło o tworzenie sytuacji sprzed zagrania, że wcześniej mógł tak zagrywać, a potem już nie, albo na odwrót. Także. Michał Kotiuk prowadzi 1-0 z Jasonem Wrightem. Marcin Niczkę też już na jednofrejmowym prowadzeniu z Grześkiem Biernackim. Maciej Kusak przegrywa pierwszego frejma z Arielem Trębochą. No i najszybciej nam się akcja rozgrywa u Kuby Chromego. On z kolei przegrywa z Pawłem Rogozą 0-1. Natomiast tam już 65. Na prowadzeniu w małych punktach, Paweł, i to jest wszystko w jednym breaku. Warto podkreślić. Czyli tam na setkę być może Paweł idzie. Zobaczymy, na jakim pułapie skończy się tamten frame. Rozmawialiśmy w czasie tej transmisji o wielu rzeczach, ale chyba najmniej
meczu, który właśnie komentujemy. Liczyłem na to, że będę mógł powiedzieć, że teraz się to zmieni, ponieważ Konrad jest na układzie, ale już na nim nie jest. Więc... No właśnie mało się tutaj dzieje, dlatego też poświęcam trochę czasu na inne pozostałe spotkania, które mamy. Co ciekawe, w taki sposób wygląda wiele meczów profesjonalnych, w Anturze również. To, co mamy okazję oglądać w telewizji, to zazwyczaj zawodnicy topowej szesnastki lub też tacy, którzy doszli daleko w jakichś fazach turnieju. Albo jeśli są to pierwsze rundy, to zawodnik niżej sklasyfikowany grający z zawodnikiem wysoko sklasyfikowanym, stąd też poziom zazwyczaj jest wysoki. Natomiast mecze, które odbywają się na stołach innych niż stół telewizyjny, potrafią mieć właśnie taki przebieg. Break 30, break 20, żadnych fajerwerków, dużo pomyłek, więc wydaje się, że jest to po prostu naturalna część tego sportu, że takie mecze będą się rozgrywały. No. Nieraz właśnie ci zawodnicy z topowej szesnastki troszeczkę nam wypaczają obraz snookera jako taki, bo wcale to tak normalnie nie wygląda, że tych punktowań jest aż tak dużo. O Sullivan, zwłaszcza jak jest przy stole, to wszystko wydaje się takie bardzo proste. No to mamy. Minimum 101 u Pawła Rogozy. 106 już nawet. Patrzymy, co dzieje się dalej. Także kolejny break 100-punktowy dopisany do listy będzie. I Konrad niestety ponownie bez pozycji optymalnej do koloru. 106 ostatecznie Paweł wbija. Tak kończy się frame numer 2 i na prowadzeniu z Kubą Chromem już 2 do 0. Tutaj Konrad chyba już był trochę zirytowany pozycjonowaniem, tak mi się wydaje. Uderzył bardzo szybko, była to bila rzecz jasna bardzo trudna. Szansę ma teraz Bartek, zobaczymy co uda się tego podnieść. Układ jest raczej ciągle jeszcze pozamykany, więc będzie trzeba to otworzyć albo bardzo precyzyjnie pozycjonować. Jestem ciekaw, co zrobi teraz. Kąt na czarny jest niewielki. No raczej tutaj z tego kąta o otwarciu ciężko będzie myśleć. Niestety. A przynajmniej trzeba białą poprowadzić na tą trójkę czerwonych. Mógłby na lewo. Grać być może czerwoną do środka, do końca, w zależności od tego, jak wyjdzie. No, chciał kreować ten kąt, o którym mówiliśmy na otwarcie czerwonych, ale no właśnie, przede wszystkim trzeba było wbić czarną. Plus jest taki, że czarna wróciła w okolicy swojego punktu, więc tak, nie przedłuży nam to specjalnie tej partii. Oczywiście niebieska i żółta na bandach. Jest to pewne utrudnienie. A czy do środka tam nie wystawił? Wydaje się, że tak. Tak, nie najlepsza to odstawna. Jeśli już w ten sposób chciał prowadzić Konrad białą, to zadbać o to, aby zatrzymała się ona jak najbliżej bandy. Szczególnie, że Bartek może teraz próbować wbijać tę czerwoną bez konsekwencji, ponieważ pozostałe bile nie będą przechodziły do prawej środkowej kieszeni. No chyba, że ta czerwona wróci, to wtedy oczywiście może się wystawić. No i chyba tak też się dzieje. Mhm.
Znając Konrada, to długo się nie będzie zastanawiał. Więc pechowe zagranie, bo próba ataku była raczej bezpieczna. Jedyną możliwością wystawienia byłoby właśnie to, że czerwona odbije się od tego drugiego narożnika i powróci. Stąd bardzo pechowe zagranie. Gości. Nie jest to trudna bila, bo tam w sumie ten odstęp białej od czerwonej nie był za duży. Tylko gorzej z pozycjonowaniem. Znowu na długim dystansie zielona, ale na razie odratowuje to podejście. Póki co zdaje się, że kolokwialnie mówiąc, wykrakałem, ponieważ budowanie breaka przez Konrada przebiega dokładnie tak, jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, czyli bardzo kiepskie pozycjonowanie, próby ratowania podejścia długimi wbiciami. Zobaczymy, czy trzyma się to też w dalszej fazie meczu. No i cóż, i będzie prowadził za chwilę Konrad 2-0, ale trzeba powiedzieć, że daleki od dobrej formy. Zdecydowanie. I też nie można powiedzieć, żeby Bartek swoich szans i to wielu nie otrzymywał. Tak więc no, może mieć troszkę pretensji do siebie, no, ale być może za chwilę coś więcej będzie starał się wykreować ze swojej gry Bartek. No i po prostu bardziej skrzętnie wykorzystywać te okazje, które od Konrada dostaje. Chyba podejdzie jeszcze się rozgrzać. Faktycznie nie, to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. No ale jeśli się rozgrzewać, to no już poddaję. Nie ma sensu przedłużać tego, co i tak już tak naprawdę od kilku bil stało się faktem. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com.
25, Grzegorz 4. Frame numer 3 przed nami. No nie tęgą minę ma Bartek Kutkowski, też trudno się dziwić. Spokojnie mógł tutaj, już nie mówię, że prowadzić, ale przynajmniej wygrać poprzedniego, jak i zresztą pierwszego frame'a. Szansy nie brakowało, jeszcze zdeprymował się tym. Chciał się rozgrzać, podejść do stołu, troszeczkę powbijać, a tutaj niestety nawet tego się nie udało, więc na razie bardzo nie pomyśli Bartka, układa się to spotkanie. Ale cóż, no sprawdziliśmy w przerwie, jako że mieliśmy troszkę więcej czasu. Proszę sobie wyobrazić, że w 2019 roku wpadły tylko trzy breaki stupunktowe na całe zawody. W 2020... zaraz, coś pomyliłem. Od drugiej strony może policzmy. Teraz już mamy 9 setek, czyli 2022 rok. W 2020 tych setek było 5. I w 2019 4, w 2018 3. O, teraz dobrze. Tak więc to pokazuje, przecież czego aż 8 breaków stupunktowych wpadło w fazie grupowej. A tutaj przed nami jeszcze dużo frame'ów przecież do rozegrania w fazie pucharowej. Także to pokazuje, jakby, że poziom snookera w Polsce wzrasta. I bardzo nas to cieszy. No, tutaj takim dodatkowym stymulatorem, jeśli chodzi o atakowanie breaków, przynajmniej 100 punktowych, już nie mówię maksa, bo takich zaawansowanych w zasadzie nie mieliśmy, a szkoda. No to jednak może determinować zawodników nagroda, o której wspominałem, która jest do zdobycia za najwyższe podejście w turnieju. Także jest to co walczyć. Zawsze mówiłem, że kasa determinuje zawodników. Odnośnie tych breaków stupunktowych jeszcze warto zauważyć, że wszystkie trzy odsłony mistrzostw, o których wspomniałeś, były rozgrywane na tych samych stołach, więc nie można tutaj mówić, że jest więcej setek dlatego, że stoły są łatwiejsze. W 2019 roku jeszcze było na Zamienieckiej, czy w 18 roku było na Zamienieckiej? Trzy ostatnie edycje zdaje mi się, że tak, rozgrywane były w Lublinie, bo wszystkie trzy to jest trzecia. Mogliśmy, to znaczy jeszcze tej nie mogliśmy, ale licząc też 2022 rok, to rozgrywane i będą rozgrywane w studiu TVP w Lublinie. Stąd w 2020, 2021 i drugim mamy rozgrywane w Lublinie, natomiast w 2019 było w Warszawie, w klubie 147 break na Zamienieckiej, tam Kasper Filipiak z Pawłem Rogozą w finale. To pamiętam, bo zapisał mi się ten finał w pamięci, bo przyznam się szczerze, że jest to turniej, w którym jakby miałem pierwszy tak duży wkład, jeśli chodzi o swoją pracę i do dzisiaj jestem bardzo dumny z tego, co udało nam się wtedy na tamte warunki, jakimi dysponowaliśmy i na tamten sprzęt, który miałem zrobić, to chyba całkiem nieźle, jak się wydaje. Jakieś 10 lat temu Mistrzostwa Polski rozgrywane były w Nowogrodzkiej w Warszawie. Też
147 break. Obfitowały w breaki stupunktowe i w breaki w ogóle, ale wynikało to raczej z tego, że 147 break znane były z bardzo, bardzo, bardzo dużych kieszeni. Zwane wiadra się na to mówiło. Tak. Paru zawodników na stole numer 2 wbijało breaka maksymalnego, w tym Marcin Niczkę w czasie jednego ze zgrupowań. Stąd stoły te były bardzo przyjazne dla zawodników. Posypały się wtedy breaki stupunktowe. Pamiętam, że Krzysiek Wróbel wygrał wtedy tamte Mistrzostwa Polski właśnie z Marcinem Niczkę w finale. O ile się nie mylę, było jakieś 7-4 czy coś takiego. Finał stał na wysokim poziomie. Krzysiek robił bardzo dużo breaków. A rok później finał też był bardzo ekscytujący. Odbywał się on już we Wrocławiu w klubie Banda Club. A który to był rok? Bo ja pamiętam... To co być 2012, 2013? Jakoś tak, nie? Bo ja pamiętam, byłem wtedy tam. 14. W każdym razie jakiś czas temu. No, pamiętam bardzo dobrze te mistrzostwa. O, tutaj pan prezes Piotr Murat udzieli nam tej informacji. Dokończę tutaj historię, że wygrał wówczas Michał Zieliński z Krzysztofem Wróblem. Krzysiek mógł obronić tytuł mistrza Polski po jego pierwszym zdobyciu, co jest ciągle pewnym ewenementem. Zdaje się, że tylko Jarek Kowalski tego dokonał i być może ktoś w obronę tytułu? 90-tych w 2016 roku, tam dwa razy Mateusz Baranowski. Ale w każdym razie. W każdym że przy pierwszym zdobyciu. Krzysiek prowadził chyba 6-1 albo 6-0, też coś takiego. I ostatecznie przegrał 7-6. W bardzo dziwnych okolicznościach jeszcze. To szczęście tam dopisało. No i też Michałowi. To były mistrzostwa, gdzie stoły były na hali ustawione. Oprócz tego, że w klubie, to jeszcze pamiętam, że w galerii w zasadzie handlowej. Ale w tamtym roku akurat jeszcze ten finał rozgrywał się w klubie. Mhm. Natomiast rok później finał rozgrywany był już na hali. Wygrał wtedy Kacper Filipiak, też z Michałem Zielińskim, o ile się nie mylę. I było chyba 7-4 wtedy. No ja właśnie oglądałem ten finał. Te pierwsze, o których wspomniałeś w Banda Klubie, nie byłem. Natomiast te, gdzie stoły już były na hali, to już wtedy właśnie... Od tego momentu chyba wszystkie Mistrzostwa Polski po kolei zaliczałem, że tak powiem, obecnością w sensie. Czuję się teraz jak jakiś wujek Wiesiu, który sypie anegdotami na weselu. Ale bardzo dopowiem dobrze. Jeszcze jedną anegdotkę, że Michał Zieliński z tego turnieju wracał z przebitymi oponami, ponieważ ktoś z miejscowych kibiców chyba był niezbyt zachwycony tym, jak potoczył się ten finał. Stąd musiał przed wyjazdem kupić sobie nowy komplet opon. Słyszałem o tym. Z nagrody finansowej chyba akurat starczyło, bo było wtedy do wygrania 2000 zł. To nie 1500? No może 1500. Jakoś tak mi się wydaje, wiesz, chyba tak. Ale mogę się mylić. To opony Dębicy, a nie Goodyeara, to akurat styknęło. A tak, Patryk tu napisał, że Krzysiek wygrał w Warszawie 7-0. Mogło tak być. Pamięć zawodna. W moim wieku już nie wszystko się pamięta. Ale tak, tam był raczej dosyć jednostronny ten. Patryk śledzi transmisję często, ale cały czas przy stole się nie pojawia niestety. Szkoda. Dawno się nie widzieliśmy. Głupio jest mi się do tego przyznać. No. Ale oglądałem wczoraj parę meczów Mistrzostw Polski sprzed lat. Nie wiem, dlaczego to robiłem. Proszę mnie nie oceniać. Co, Mistrzostwa Polski, to tak flow złapałeś. Ale jakoś mi się wyświetliło na YouTubie i sobie popatrzyłem. I oglądałem tam też mecz Patryka właśnie. No. I tak mi się przykro trochę zrobiło, że już nie gra. No właśnie, no to samo. Nie? Ja też pamiętam jeszcze Patryka bardzo dobrze. Nawet całkiem przyzwoicie to wyglądało, więc szkoda. Bardzo sympatyczny chłopak zresztą. Także słuchaj, modne są teraz powroty. Patryk, to może i ty śladem, nie wiem, Tomka Skalskiego na przykład. Ojej. To, że czerwona nie wpada, to nie jest... Znaczy tak, dobrze chciałem powiedzieć, że czerwona nie wpada, to nie jest najgorsza informacja. Gorzej, że układ już mocno w tym momencie otwarty. No nie, szkoda, nieprawdopodobne, szkoda. Bo właśnie... Chyba, że jeszcze tutaj nie. Chyba, że szczęście nie. Chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli z takiego prezentu Bartek nie zrobi
przynajmniej troszeczkę punktów, to jaką szansę musi otrzymać od Konrada, żeby powalczyć? No, strzelera tutaj już nie widzę powrotu, szczerze. No ja też, szczerze mówiąc, przy całej sympatii do Bartka, naprawdę jest to super, super chłopak też i fajnie byłoby, gdyby tutaj powalczył. Z pozytywów, jeśli mogę takich szukać dla siebie, to pewnie dzięki temu, że przegra to spotkanie, to będziemy mogli Bartka usłyszeć przy komentarzu. No i na pewno też spotkamy się w studiu TVP przy komentarzu, to też mogę chyba, to nie jest już jakaś wielka tajemnica. O, dzieje się na stole sąsiednim. Kończy się kolejny frame wbiciem białej bili. Ale też wysokim breakiem. I znowu fatalnie, fatalnie to wyszło. Dobrze, że niebieska przynajmniej jeszcze czeka na swoim punkcie. No właśnie, może skoro mamy Kevina Dabrowskiego, sędzia międzynarodowy, uznany, bardzo doświadczony, jeżeli macie do Kevina jakieś pytania, to bardzo proszę, zachęcamy. Myślę, że tutaj, jeśli będziesz mógł, to chętnie odpowiesz na jakieś pytania. Korzystajemy, póki Kevin jest w Polsce. Czyli jakieś 350 dni w roku, ale tak. Teraz tak, nie? Bo kiedyś więcej czasu jednak spędzałeś poza chyba, nie? To było maksymalnie jakieś 40-50 dni w roku. Wiesz, a tak patrzę, bo my się w zasadzie widujemy raz do roku. Nie, właśnie o tym mówiliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj. Że... Tylko na to Mistrzostwa Polski w zasadzie. No i cóż, i chyba jasno możemy stwierdzić, że tutaj powrotu już dla Bartka, przynajmniej w tym frame'ie, nie ma. I to, co powiedział przed chwilą Kevin, ciężko też spodziewać się powrotu od stanu 3-0. Szczególnie przy takiej grze, prawda? Tutaj chociaż no. Były jakieś wyrównane te frame'y, była jakaś nadzieja na, no właśnie. Na punktowanie przy jakiejś korzystnej szansie, ale nie ma nawet takiej nadziei specjalnej. Umówmy się, na pierwsze dwa frame'y były takie troszkę szarpane i na pewno tam Konrad, Bartek miał swoje szanse. Natomiast no tutaj już jeszcze gorzej to wyglądało. Szkoda, bo zdecydowanie bardziej niż tutaj przy komentowaniu wolałbym Bartka widzieć przy stole. Taki typowy pój biliardowy nawyk zostawiania kredy na bandzie, to jest... A tu są jakby co, kieszonki dostępne. Nówki sztuki, nieśmigane, sponsora. Jest ich naprawdę całkiem sporo. Warto odnotować też podejście 50-punktowe i kolejny break, który notujemy, bo 40 plus lub równy 40 są liczone, dopisywane do statystyk. Chociaż może trzeba by tam pomyśleć nad zmianą i w trakcie Mistrzostw Polski to może 50, 50 do 50. No dobrze, tu już sędzia główny rozwiał moje wątpliwości, ponieważ kiedyś były notowane 50, specjalnie zostało jakby na 40 zmienione, żeby się troszeczkę odróżniać od World Snooker i żeby było więcej notowanych breaków. No, może do mnie niekoniecznie taka argumentacja przemawia, natomiast nie zawsze musimy się w każdej kwestii zgadzać przecież. No tak czy siak... Szkoda, skoro już tak sobie Konrad wbija, że setki z tego układu zrobić się nie da. Ale 78 też na liście breaków 40 i więcej wygląda całkiem przyzwoicie. No i co? 3-0 na razie emocji w tym spotkaniu. Jak na lekarstwo, liczymy na więcej. Bartek, jeszcze do roboty. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu. PKN Orlen.
Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Chyba najlepsze warunki, w jakich kiedykolwiek były rozgrywane Mistrzostwa Polski. Oczy całego snookerowego świata zwrócone na jedno miasto. Po raz kolejny spotykamy się w Lublinie, żeby oglądać najlepszych z najlepszych. To jest siła tej niesamowitej techniki, dopracowanej wręcz do perfekcji przez Antoniego Kowalskiego. Żeby to Państwo widzicie, 13 punktów na stole, różnica 8. Na mecz, na tytuł, coś to był za finisz Konrada Juszczyszyna. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Frame numer 4 przed nami, no i niestety wiele wskazuje na to, że może to być ostatni, chociaż bardzo byśmy tego nie chcieli, no bo jednak już mecze fazy pucharowej, no nie chcemy, żeby były tak jednostronne. Ale cóż zrobić? Był tu wszelki potencjał na wyrównany, ekscytujący mecz, zabrakło tylko jednego. Dobrej gry Bartka. No, rozmawialiśmy z Bartkiem o tym spotkaniu, które go czeka. No i tak dosyć pozytywnie był nastawiony. Tutaj absolutnie nie było żadnych negatywnych jakby emocji. Tam się nie obawiał za bardzo. Wręcz właśnie, że jakby dyspozycja Konrada jakoś mocno nie zachwyca w tym roku aż tak, jak chociażby rok temu. No to nawet liczył na zwycięstwo, że może uda mu się nawiązać równą walkę. No dobrze, może teraz udało się ładnie wbić po długości, spozycjonować do czarnej bili. Jakbyśmy mieli O'Sullivana przy stole, to byśmy już mieli grafikę za chwilę po wbiciu czarnej bili. Czerwona, czarna, czerwona, czarna. Teraz warto na tę czerwoną, o dokładnie na tę czerwoną. Z kupiskiem otworzy to przy okazji kolejną czerwoną. Trochę za krótko, ale może wyjdzie dzięki temu też jeszcze jakieś korzystne dalsze rozprowadzenie czerwonych. Zresztą to lekkie uniesienie kija przy takim stanie meczu na pewno nie pomaga. Oj, super, świetnie. Jest, jest od razu z naruszeniem układu, żeby wykreować sobie tutaj troszkę gry. Tutaj dalej chyba jakieś mikro utrudnienie, o tak. Lekko uniesiony kij, ale bardzo dobre zagranie. Na innych stołach wyniki bardziej wyrównane. Michał Kociuk, Jason Wright 1-1. 1-1 również u Marcina Beka i Tomka Skalskiego. 2-1 prowadzi Paweł Rogoza z Jakubem Chromym. 2-0 Alier Trembocha z Maciejem Kusakiem. No tutaj można mówić o małym zaskoczeniu. Spodziewałem się lepszej dyspozycji Maćka. A i Grzegorz Biernacki. Też małe zaskoczenie, przegrywa już
0-2 z Marcinem Niczkę. No, Marcin, może taki cichy, czarny koń turnieju. Nie stawialiśmy tutaj za bardzo na niego, a kto wie, kto wie. Jednak te treningi, które gdzieś tam skutecznie i wstawia na media społecznościowe, przynoszą efekty. A tymczasem cały czas przy stole utrzymuje się Bartek Kutkowski. No i naprawdę kibicujmy, aby punktował to jak najbardziej, żeby to wszystko nie zakończyło się w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu minut, mówię już w perspektywie całego spotkania. Naprawdę szkoda byłoby takie spotkanie przegrać do zera, czyli przegrać to chociaż wrzucić na dorobek punktowy jednego czy dwa frame'y. Oczywiście przegrać z Konradem Juszczyszynem to nie jest absolutnie żaden wstyd. Jakby nie było, to ciągle jeszcze aktualny mistrz Polski i być może skuteczny obrońca tytułu. Super, super. Mam nadzieję, że Bartek udowodni nam, że byliśmy ignorantami, lekko podsumowując już ten mecz przed chwilą. Są tutaj tak wszelkie jest. Jest ku temu wszelki potencjał w tej partii. Widzę tutaj też różnicę między Bartkiem a Konradem. Przynajmniej jeśli idzie o podejścia, które do tej pory mieliśmy okazję oglądać. Bartek buduje tego breaka raczej w sposób kontrolowany. Natomiast breaki Konrada póki co były właśnie bardziej oparte na pewnym ratowaniu. Chaotyczne bym to nazwał, dokładnie wiesz? Tak. Stąd... Ale ciekawe zestawienie. To z kolei, słusznie zauważyłeś, ale to z kolei może się brać z tego, o czym mówiłeś chyba podczas pierwszego frame'a tego spotkania, o sposobie po prostu jakby inaczej. Z racji kija, którym gra Konrad Juszczyszyn, właśnie mówiliśmy o kontroli białej bili. Tam był taki ładny wywód, jak ktoś chce, to proszę sobie cofnąć na czynniki pierwsze niemal, że tutaj Kevin rozłożył nam. Inna sprawa jest oczywiście taka, że jak Konrad gra na 100% swoich umiejętności, to nie powinien mieć z tym problemu. To jasne. Natomiast no, jak wiadomo, że nikt nie gra nigdy na 100% swoich umiejętności. Stąd... A jeśli nawet, to ciężko to utrzymać na przestrzeni całego spotkania. Chociaż Higgins potrafił utrzymać chyba przez cały turniej wręcz naprawdę jakiś epicki poziom całkiem niedawno. Ale to światowy snooker. Pojawiły się tutaj pierwsze mikroschody przy tym podejściu. Niestety break się mu zakończył, ale dobra zaliczka. Prawie udało się kolor zrzucić na bandę. No to jest to, o czym mówiłem, że przynajmniej, żeby troszeczkę popunktował, żeby miał możliwość jakby wejścia w to spotkanie. Bo tak naprawdę nie wbił tutaj żadnego jakiegoś breaka, który by chociażby powodował, że mógłby poczuć się pewniej przy stole Konrad. Teraz już troszkę inaczej, ale proszę zwrócić uwagę, jaką bilę wypatrzył Konrad Juszczyszyn. No i co tu można zrobić, tak? Się Bartek napracował. Tutaj mikro szczęście, że ta zielona cała lekko podbita. Tak, to podejrzewam, byłby totalnie bez pozycji, bo ta biała uciekłaby gdzieś bliżej bandy. Ale nie kontynuuje Konrad, tylko odstawna. Poczeka na lepszą szansę. To, co najgorszego, to się stało. To, że się wbić nie udało, ale czerwona niestety wystawiona. I to, co powiedziałem, że poczeka Konrad na lepszą szansę. Ona nadchodzi dużo szybciej, niż by się można było spodziewać. Pojawił się na naszej transmisji komentarz. Pana zdaje się
Macieja Grzegorza Lesiaka odnośnie kija Konrada. Zgadzam się, że ten temat jest już nudny, szczególnie jak się mówi o tym, że to jakieś, nie wiem, fascynujące, że Konrad gra kijem do pula, no bo oczywiście da się tym normalnie grać. Nie, no ale to, jakby ty nie w tym kontekście opowiadałeś. Jasne. I zgadzam się, że oczywiście, że możliwe jest świetne pozycjonowanie tym kijem. Nikt nie odbiera temu stwierdzeniu prawdy. Natomiast wydaje mi się, że przy nieco gorszej grze to pozycjonowanie jest utrudnione, to po pierwsze. Natomiast też jest nieco ograniczone. I to, że akurat wyjdzie 1-5, super, jasne, jest to jak najbardziej możliwe. Ale nie ma tej powtarzalności na pozycjonowaniu Konrad ani w tym meczu zupełnie, ani też w zeszłym roku, w finale chociażby, brakowało tego budowania breaka i właśnie precyzyjnego prowadzenia białej. No tam. Stąd nie chodzi tutaj w ogóle o sam fakt, że jest to niemożliwe, tylko raczej o tym, że jest to mało powtarzalne. No tam zeszłoroczny finał to on się też tak poukładał, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Bartek, przepraszam, nie Bartek, tylko Grzesiek Biernacki, po prostu mocno przespał pierwszą połowę tego spotkania. I jakby tu zaczęły się problemy, bo w drugiej już grał zdecydowanie lepiej. I gdyby tak jak grał w drugiej sesji, zaczął od samego początku, no to losy tamtego pojedynku mogły być zupełnie, zupełnie inne. Ale to już jest przeszłość, no nie cofniemy czasu. Było jak było. Na pewno trzeba wszystko oddać Konradowi Juszczyszynowi, że jak najbardziej zasłużenie zwyciężył całe zawody, także tutaj co do tego nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości. No i znowu zabrakło trochę. Jakieś 5-7 cm do optymalnej pozycji. Jest oczywiście czerwona do końca, czyli znowu takie mikro ratowanie, powiedzmy. Ale Konrad dobrze sobie radzi na takich właśnie dłuższych dystansach, no tak w momencie to powiedziałem. No to co, to jest uśmiech losu dla Bartka Łutkowskiego. Chyba będzie można wystartować od tej czerwonej. No tutaj też bez szału ta pozycja. Bartek wykonał tam ruch ręką sugerujący, że coś technicznie nie zadziałało w tym zagraniu. Ale tutaj super zagra. Maćku, oczywiście jest tak, jak piszesz. Też zgadzam się całkowicie, że nie jest to wyłącznie kwestia kija. Absolutnie, absolutnie nie. Natomiast chodzi tylko o to, że ten kij zapewne nie pomaga w tym. Jest to po prostu pewne mikroutrudnienie. Konrad jest świetnym, zjawiskowym zawodnikiem, więc może sobie bez problemu poradzić tym kijem jak najbardziej. I ciężko byłoby mu się przestawić na inne. Jestem przekonany, że jest dokładnie tak, jak piszesz. Aczkolwiek no jest to pewne utrudnienie z jakiegoś powodu. Te tipy w przypadku kijów snukerowych są mniejsze, jest to no badane, sprawdzone. Przede wszystkim to, o czym ty wspomniałeś właśnie wcześniej, we wcześniejszym wywodzie, to, że mniejszy tip to jest łatwiejsze nadawanie rotacji, głównie tych głębokich, wstecznych chociażby. Ale oczywiście miło, Maciek jak zawsze. Maciek zawsze śledzi wszystko. Transmisje i zawsze w mediach społecznościowych. Ktoś tylko zada gdzieś jakieś pytanie. Natomiast polecam odwiedzić stronę Stamford Q-Makers i poczytać sobie ich przemyślenia na temat właśnie poszczególnych właściwości, charakterystyk kijów. Jest tam też ciekawa analiza wielkości tipa. O, widzisz. Oni tam wskazują, że produkują głównie kije, które mają tipa o średnicy 9,5 mm z tego względu, że po prostu jest to akurat ten najlepszy balans właśnie między rotacjami a między wbijaniem. Na szybkim suknie oczywiście można było równie dobrze grać dziesiątką albo i więcej, ponieważ rotacja i tak będzie się dało nadać.
Aczkolwiek tam jeszcze jest też kwestia tego, że szybsze sukno, szczególnie nowsze sukno i szybsze sukno, szczególnie dziesiątka Strahana. W profesjonalnym turze, gdzie to sukno jest świeże, to oczywiście nadając boczną rotację, ta biała bardzo, bardzo lubi skręcać. Natomiast przy mniejszym tipie skręcać będzie przy prawidłowym zagraniu oczywiście mniej, a przy nieprawidłowym zagraniu dużo bardziej. Stąd wbicie może wówczas też być trudniejsze, kiedy ma się, zły dzień. To co, szybciutko, zobaczmy co na stołach sąsiednich. Tomek Skalski prowadzi 2-1, zaskakująco wolny ten pojedynek z Marcinem Bekiem. Michał Kotiuk cały czas, chociaż nie, coś tu się musiało zmienić, 2-1 z Jasonem Wrightem. Marcin Niczkę 2-0, tutaj się nic nie zmienia, natomiast w małych punktach prowadzi 39 Grzesi Biernacki, więc może uda się odrobić pierwszego frame'a. I tu jest największe zaskoczenie. Maciej Kusak przegrywa już 0-3 z Arielem Trębochą. Tam znowu jakaś dyskusja. Słyszymy, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, w tle znowu jakieś ciekawe wydarzenie. Możemy tylko żałować, że nie możemy obserwować tego meczu. Chyba chodziło o to, że chyba Grzesiek, bo Grzesiek cały czas jest jeszcze przy stole, miał chyba pretensję o to, że Marcin porusza się w krześle, wykonuje jakieś dziwne ruchy. Pechowo. Spycha sobie czarną na bandę, Bartek. Pomału zbiera te punkty mozolnie, 20 na prowadzeniu. Jeszcze jest to co grać. No ciężko znaleźć miejsce dla białej bili, bo na górze stołu jest czerwona, na dole. To jest ta trudność, z którą zmaga się teraz Bartek. Podejmuje nie najlepszą chyba decyzję, chyba że zielona powinna przesłonić. Na ile widzi teraz czerwonej? W ogóle jej chyba nie widzi. Też słusznie w tym kontekście zapchnięta różowa, a jednak widział. No właśnie, nie byłem pewien, czy ona jest na tyle widoczna, że nadawać się będzie do wbicia. Ale dobrze chociaż, że udało się różową dokleić do bandy. To będzie utrudnienie zdecydowanie dla Konrada. To tak w kontekście odrabiania punktów, natomiast no, ta przewaga Bartka też nie jest jakaś specjalnie okazała, ale jest. Dobrze, tutaj szczęśliwie się zatrzymała biała i czerwona, nie będzie to raczej A, poczekaj, wścięcia. Będzie się z tego stawiał. No i też nie będzie snookera. A co, wysyłamy białą na górę? Przepraszam, czerwoną na górę. Trzyma się ta czerwona. No. Mogło być na pewno gorzej dla Bartka. Ten kis troszkę pomógł.
uwolniona Billa Czarna. No to akurat dobra informacja bardziej dla Konrada. No, gdyby mocniej pograł, to wiem, może znalazłby drogę do kieszeni czerwona Billa. Ale jest oczywiście bezpiecznie, więc chyba było bezpiecznie. Właśnie. Konrad pukał kijem o stół, co by sugerowało pochwałę poprzedniego zagrania. Natomiast zdawało się, że widział normalnie. No właśnie, dlatego tak byłem zdziwiony tą reakcją wcześniej. No dobrze, to wracamy do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie trzy partie. Czyli dosyć szarpana gra, dosyć chaotycznie. I teraz, czy ta czerwona jest do wbicia? Chyba nie jest, Nie powinna jeszcze przekłamujemy być. Ten widok, przyznam szczerze. Nie powinna być tutaj niebieska skutecznie odcina. Podwójne zbicie. Ale za to piękny snooker. Ale tak, szczęśliwie tym razem. Zazwyczaj podwójne zbicia kończą się jednak dużo chyba, gorzej. Chyba, że też nie. To fatalnie oceniam tę sytuację, na to wychodzi. Natomiast snooker to będzie teraz. Tak. To na pewno. Natomiast teraz, owszem, nie jest to też snooker absolutnie banalny do wyjścia. Czerwona jest na środku stołu, co jest zawsze pewnym utrudnieniem. Ale powiem ci, że mi się też że łatwiej oceniało, czy jest snooker, czy nie, jak jeszcze były telewizory w formacie 4x3. Nie wiem czemu, ale wtedy jakoś tak lepiej te kąty postrzegałem. No właśnie, czerwona na środku stołu nie jest to najprostsze. Jeśli teraz biała by wpadła, to będzie to katastrofalne. No i właśnie. Dla Bartka, ponieważ nic już oprócz różowej nie stoi na przeszkodzie, żeby Konrad tego frame'a wygrał. Wszystko, co najgorsze, wydarzyło się w tym jednym zagraniu. I to, co powiedziałeś, być może za chwilę Konrad będzie zmierzał po zwycięstwo. 4-0. No nie skreślajmy oczywiście jeszcze Bartka, bo Konrad też on potrafi się tutaj pomylić, ale... No różowa. Różowa oczywiście będzie potrzebna. Tak, to jest bilans, którą będzie mógł mieć nadzieję. Bartek. Szkoda, że tę niebieską Konrad wbijał właśnie po tej czerwonej, bo ona stała idealnie, żeby tę różową wybić. Ewentualnie jeszcze mógł to robić z brązowej. Stawać na niebieskiej, ale teraz to już nieaktualna rzecz, jasna. To już nie ma znaczenia. Teraz odstawna. Dlatego powiedziałem, że jeszcze tutaj bym Bartka nie skreślał. Nie ma. Jeszcze za 7. Czy wolna Billa się ustawi? Nie. Nie, wolna Billa nie, ale za 7. Zielona też oczywiście wystawiona. Jako, że przy tym układzie oboje zawodnicy będą potrzebowali różowej, to Konrad może na spokojnie ją wbijać, co też czyni. Bo nawet gdyby spudłował, Bartek wbił zieloną, brązową i niebieską, ciągle potrzebowałby różowej. Więc tutaj na spokoju mógłby
podjąć tę próbę. Ojej. No i teraz właśnie też próbował wybijać tę różową z tego, co wnoszę, dlatego tak mocne zagranie. I stąd też ta pomyłka. Przeprosił chyba też Bartka za to, jak ustawiły się bile. No, masa szczęścia, bo... W przypadku pudła skontrolowania rozejścia białej i brązowej. Niemal niemożliwe przy takim zagraniu. No to nie będzie jakaś zjawiskowa odstawna. No to w ogóle nie będzie dobra odstawna nawet. Ale tak jak mówiliśmy, oczywiście jest ciągle to zabezpieczenie, że nawet jeśli Konrad wbiłby brązową i niebieską, to przy tym stanie punktów, który był, ciągle potrzebowałby różowej. Natomiast teraz... To wygląda już dużo lepiej. Teraz snooker. Więc gdyby teraz Bartek sfaulował, to oczywiście sytuacja się zmieni i będzie już w poważnych tarapatach z tej perspektywy. Ale nie sfauluje, więc bardzo dobrze dla niego. No i szczęśliwie, teraz znowu podwójne zbicie pomaga. Dobrze, bardzo dobra stawna. No, myślałem, że brązowa jeszcze kawałek podleci, ale i tak jest nieźle. Wiele brakowało i udałoby się naruszyć przynajmniej żółtą bilę. Przepraszam, różową. Jestem przyzwyczajony do oglądania snookera. Oczywiście w telewizji, więc przyznam szczerze, że czasami mnie zaskakują. Które właśnie sytuacje i to, jak daleko te bile lecą, a jak daleko nie lecą. I to już trochę zmienia. To jest korzystne dla Bartka. Bo ta różowa na bandzie teraz... No tak czy siak będzie jej potrzebował. Dalszym. Najdłuższy frame z całą pewnością tego spotkania, natomiast też największa walka podejmowana tutaj, żeby chociaż minimum tego jednego frame'a wrzucić. Uhuhu, no i proszę. Bardzo ofensywnie nastawiony Konrad. Wybił różową z bandy, ale przy okazji nie trafił niebieskiej. Bardzo trudnej niebieskiej przy okazji, więc mimo wszystko jestem zaskoczony tą decyzją, bo wcześniej grał dosyć defensywnie. Między innymi nie atakował zielonej lub brązowej, które miał na rozpoczęcie breaka, kiedy Bartek miał przewagę około 40 punktów. Natomiast teraz takie zagranie... Zaskoczony jestem. Tutaj trochę za krótko zagrał Bartek, ale jeśli tylko uda mu się wbić tę różową, wreszcie zdobędzie upragnionego pierwszego frame'a. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest atakowanie różowej, bo jeśli spudłuje, duża szansa, że gdzieś tam wystawi się do wbicia. Dla Konrada z kolei. I wtedy te szanse szybko zostaną pogrzebane. Ale wytrzymał to zagranie, świetnie wbija i ratuje jeszcze to spotkanie. Być może to jest początek czegoś troszkę więcej. Może jeszcze będzie z siebie w stanie wykrzesać coś, co spowoduje, że no, odrobi straty i być może nawet doprowadzi do decidera w tym spotkaniu. Obserwujemy dalej. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com.
W ciekawy sposób Konrad rozpoczyna partię numer 5. Mocno pootwierane czerwone. No teraz przydałoby się jakiś znowu mocno punktowe podejście Bartkowi. To tak, żeby jeszcze odzyskać pewności siebie, ale takiej szansy na razie mieć nie będzie. Takiej szansy na razie mieć nie będzie, bo Konrad Juszczyszyn po raz kolejny wbija długą czerwoną, otrzymuje dostęp do bili czarnej. 4-0 Paweł Rogozaj bardzo ładnie punktował Paweł w całym meczu. 4-1, przepraszam, z Kubą Chromym. Bardzo szybkie tamto spotkanie, chociaż niewiele brakowało i u nas też przed chwilą mogło się zakończyć. Cały czas 3-0 też u Ariela Bochy i Macieja Kusaka i to jest, tak jak tutaj wspominałem, chyba największe póki co zaskoczenie. Oho. Telefonik. Proszę Państwa. Pomina się publiczność, a tutaj któremuś chyba z zawodników dzwoni telefon. Patrzyłeś komu tam? A, zdaje się, że był to ktoś z publiki. A, jednak. No dobrze, bo już się przestraszyłem, że któremuś z zawodników. Uff, i tak oto zakończył się ten atak na maksymalnego breaka. Zakończony na 25 punktach. Też potencjalnie na 32, gdyby ta czerwona nie wpadła, ale niestety wpadła razem z czarną, więc nie doczekamy się. Też czekasz na tego maksa, widzę, nie? To tak przydałoby się, fajnie by było. No przyznam się szczerze, że naprawdę, jak spojrzałem na tą pulę nagród, no to liczyłem w ogóle, że tych ataków na maksa będzie więcej. Nie będzie. A tutaj... No niestety. Bardzo świetnie. No tak pomyślałem o tej bili, szczerze mówiąc. Skoro Bartek atakował do żółtej, no to nie chciał pozostać dłużny Konrad. Świetnie. To co, teraz z parkingiem na czerwonych, czy jednak do tej najniższej? Jeszcze wyżej na stole. I za krótko. I to jest i za krótko, jeśli już w ten sposób. Jest tu jeszcze opcja, ale nie będzie próbował Konrad, tylko najniższa czerwona, biała do góry. Proszę, brawo. Nie jest łatwe wbicie. A potencjalnie byłoby bezpiecznie wtedy. No, ale już samo wbicie. Czerwona nie zostałaby na krawędzi kieszeni, no to nie zostawiłby też nic do gry, więc... Co, przy tej sile gry to duże prawdopodobieństwo, że ona by została właśnie w kieszeni. Ale to już przeszłość. Na razie dalej punktuje Konrad Juszczyszyn i dopisuje jeszcze do wcześniejszej zdobyczy po tym ataku, minim ataku na maksymalnego breaka kolejne punkty. Natomiast warto też zauważyć, co dzieje się na stole numer 4. W czwartej partii Maciej Kusak miał pewną przewagę
początkowej fazie, więc zdawało się, że jest duża szansa na 3-1. Teraz wynik jest już remisowy, więc wszystko może się tam wydarzyć, szczególnie na tym etapie meczu. Próbuję wypatrzyć, co się tam dzieje. Na stole zostały chyba dwie czerwone. Maciej pudłuje właśnie jedną z nich i chyba wystawi. Więc jest to o tyle ciekawe, że już sama porażka Maćka na tym etapie turnieju byłaby zaskakująca. A co dopiero jeszcze potencjalnie 4-0. No mówię, to jest w ogóle coś, czego ja bym się w życiu nie spodziewał. Żeby nie było, nie to, żebym nie dawał żadnych szans Arielowi, bo... Wyśmienity zawodnik. Ariel jest zawodnikiem, który naprawdę potrafi zaskoczyć. Natomiast właśnie, no, Maciej, on też potrafi odpalić jak z armaty niespodziewanie. Jedyna rzecz u Ariela, której brakuje, to pewna powtarzalność, bym powiedział. Potrafi zagrać mecze zjawiskowe, niesamowite. To ale prawda. Potrafi zagrać też mecze średnie lub słabe. Ta amplituda jest bardzo duża, więc stąd czasami mogą wynikać jakieś też gorsze turnieje. Natomiast mimo wszystko, żeby było 4-0, no to byłoby bardzo zaskakujące. Co by nie mówić o tym, co dzieje się na stołach sąsiednich, to u nas też już tutaj chyba za wiele się nie wydarzy. Kolejną szansę otrzymał Konrad Juszczyszyn na wbijanie, z której skrzętnie korzysta. No i niestety pod kątem uczestnictwa w turnieju możemy Bartka pomału pakować. Oczywiście zostanie do samego końca, ale już nie jako uczestnik, bardziej jako komentator. No już nic tutaj się nie wydarzy. No frame wygrany, już też inaczej, zupełnie od razu porusza się Konrad. Ale jak zwykle porusza się biała, czyli w sposób nie do końca dokładny. A no właśnie. No to już te kolejne punkty, które lądują na koncie, to tylko żeby zyskać może trochę pewności siebie przed kolejnym spotkaniem. I jak zwykle uratowana pozycja długim wbiciem. No właśnie, to jest ta siła Konrada, że nawet jeśli to, o czym wspominaliśmy, prowadzenie białej nie jest takie, jak być powinno, do końca skontrolowane, to umie się ratować tymi długimi zagraniami. To też jest niezwykle ważna umiejętność jednak. Kolejne długie zagranie przez cały stół, tym razem już niecelnie, ale tak jak wspominaliśmy, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Bartek Kutkowski niestety żegna się z turniejem. Konrad Juszczyszyn jedzie dalej. Cóż, Kevin, bardzo serdecznie ci dziękuję. Zawsze ja można na ciebie liczyć. No cóż, a my słyszymy się w trakcie kolejnego spotkania ćwierćfinałowego. Daniel Holojda, tak z pamięci mówię, z kim on tam miał grać? Gra z Antonim Kowalskim. Właśnie. Niezły szlagier. To się szykuje, bardzo ciekawy pojedynek. No i tam naprawdę mogą być też całkiem niezłe emocje i spodziewałbym się mocno wyrównanego pojedynku. Pojawił nam się tutaj też na horyzoncie Mateusz Baranowski, który też dzielnie cały czas walczy. I w drodze po tytuł mistrza Polski. Co się wydarzy dalej w całym turnieju, będziemy relacjonować i obserwować. Piotr Garboliński i Kevin Dabrowski, bardzo dziękuję. Do miłego usłyszenia. Na snukerowe emocje zaprosił sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprosił sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com